Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na pochodzenie tych wyrobów pirotechnicznych, czyli gdzie je kupujemy. Wybierajmy raczej sklepy sprawdzone, gdzie znajduje się personel, który jest w stanie odpowiedzieć na każde nasze zapytanie związane z użytkowaniem takich petard. Unikajmy straganów, unikajmy bazarów różnego rodzaju, czy też unikajmy zakupu chociażby z bagażników samochodów. Odpalając sam materiał pirotechniczny, podstawowe zasady bezpieczeństwa jakie są? Przede wszystkim należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Każdy tego typu wyrób powinien posiadać jasną, czytelną instrukcję obsługi, oczywiście w języku polskim, dlatego należy się z nią w pierwszej kolejności zapoznać. Na pewno należy unikać odpalania takich petard, gdzie znajdują się ludzie, gdzie znajdują się jakieś zgrupowania, czy też kierować te petardy, szczególnie te latające, w kierunku samochodów, balkonów, czy chociażby grup, gdzie znajdują się ludzie. Wybierajmy otwarte, równe przestrzenie do odpalania tego typu petard. Rzeczą najważniejszą, która może nawet powinna pojawić się na samym początku, to fakt taki, że nigdy nie należy łączyć odpalania fajerwerków i alkoholu. Takie połączenie grozi po prostu różnego rodzaju następstwami, które jak co roku możemy zauważyć, co zresztą potwierdza Państwowe Ratownictwo Medyczne, no kończą się po prostu tragicznie. Patek wbijamy w ziemię, prostopadle do ziemi, prosto w niebo, prawda? Petardy kierujemy prosto w niebo, możemy do tego użyć jakiejś butelki, która jest stabilna na równym terenie, podpalamy ląd, oddalamy się na bezpieczną odległość, no i cieszymy się fajerwerkami.